Rząd szczuplejszy, ale skuteczniejszy. No i teraz zobaczymy, czy lepiej, proszę Państwa, jak rządzie tutaj mniej darmozjadów. Czyli nie mało, to 1/4. To jest znacząca liczba rzeczywiście, więc moje ktoś te obowiązki musi przejąć. Oczywiście mamy tutaj Lady Gaga, proszę Państwa. Powoływano nowych wiceministrów na przykład, a nie odwoływano żadnych, więc ta liczba się zwiększała, obowiązki no, tak naprawdę nie było dodatkowych obowiązków, więc wydaje się, że no, praca rządu tutaj nie ucierpi jego efektywność. Poza tym premier Morawiecki zapowiedział między innymi no już likwidację, czy też może nie tyle likwidację, to nie przyznawanie nagród różnego rodzaju, czy na przykład próbę, czy też likwidacji gabinetów politycznych. O tym mówiły wszystkie partie zawsze, tylko tak się zawsze zdarzało, że kiedy każda partia da na bardzo dobrze... Kiedy dochodziła do władzy, to... ...polityczne to jest takie ciało doradcze, to ciało ma tylko doradzać danemu ministrowi, więc żadnej odpowiedzialności, dużo pieniędzy, więc myślę, że to jest... To akurat jest dobry krok, bo mówmy się szczerze, te gabinety polityczne bardzo często były, no nie były obsadzone jakimiś ekspertami. Także proszę Państwa, nie były obsadzone. Nie były obsadzone gabinety. Nie były obsadzone. Ministrów i wiceministrów równocześnie nie wspomniał o ewentualnych podwyżkach. Radio Conchita i radio. Obrotowe. Moim zdaniem to akurat źle. I radio. Skoro likwiduje się radio Conchita. Te nagrody to jest próba obejścia. O nic się nie pyta. To jest utrzymywanie fikcji, bo. I radio Conchita. Radio obrotowe. Kilka miesięcy pamiętamy, że rząd próbował przedstawić taki projekt podwyżki dla tam urzędników państwowych, dla rządu. Rozpętała się burza. Rozpętała się burza, ale tylko dlatego się rozpętała burza, że dołożono tam posłów. A wiadomo, że wtedy nawet tabloidy, komentarze były takie, że tak, w końcu dajmy podwyżki ministrom, dajmy, uregulujmy status pierwszej damy, ale posłów to nie. No i przez to, że dołożono posłów, cały projekt upadł i mam wrażenie, spalono projekt. Teraz niedawno przecież była wypowiedź kontrowersyjna, za którą zresztą przeprosił wicepremier Gowin, który mówił, że kiedy był ministrem, to nie starczało mu do pierwszego. No to też są słowa, które no, obrażają po pierwsze inteligencję wyborców, po drugie, no i nijak się mają na rzeczywistości w Polsce, bo jedna sprawa to są zarobki ministrów, ale drugie to zarobki społeczeństwa, które nie są jakoś szczególnie wysokie, ale ta dyskusja o zarobkach czy o podwyżce dla poszczególnych ministrów, dla premiera, no toczyła się od dawna. Ja jestem akurat zdania, że powinni zarabiać godnie, powinni zarabiać więcej, bo umówmy się, to nie są takie pieniądze, które rzucają na kolano, bo nawet jeżeli to są kwoty rzędu powiedzmy 10 tysięcy, no to jeżeli porównamy to z sektorem prywatnym, to nie jest to nic oszałamiającego, na przykład biorąc pod uwagę odpowiedzialność. Więc ja absolutnie się zgadzam, że ministrowie powinni zarabiać więcej, czy premier powinien zarabiać więcej, a te nagrody, o których słyszeliśmy, to właśnie służyły obejściu tego, bo nikt nie miał odwagi powiedzieć, że damy sobie podwyżki, bo wiadomo, że to jest wizerunkowo negatywnie może rzutować dla władzy, ale z drugiej strony dawano te nagrody nawet nie za zasługi, tylko wszystkim po kolei. No to była próba obejścia tego systemu, więc moim zdaniem dobrze się skończono z tą fikcją, bo oczywiście nagrody powinno się przyznawać rzeczywiście za jakieś szczególne osiągnięcia, za jakąś efektywność, tylko tutaj tego nie było. Tak, jest wyróżnieniem za jakąś szczególną pracę. Na przykład ja nie miałbym żadnych pretensji o nagrodę dla ministra Rafalskiej, która doskonale wprowadziła program 500+, tak, to jest bez żadnych problemów funkcjonował, to jest naprawdę coś dużego, biorąc pod uwagę, ale przyznano nagrody te wszystkim, więc ja akurat jestem zdania, że dobrze, że te nagrody już nie będą tak powszechne, dobrze, że w końcu się rozmawia, źle, że nie ma tej rozmowy o podwyżkach dla ministrów, a moim zdaniem powinna być. No właśnie tej dyskusji nie ma od lat już w Polsce, bo właściwie każdy kolejny rząd boi się tego tematu, a każda kolejna opozycja czeka na ten temat, bo to jest wygodny argument, żeby uderzyć w rządzących, tym bardziej, że właśnie po swojej stronie sporą część mediów, szczególnie tych, które lubią proste komunikaty. To prawda, chociaż paradoksalnie na przykład te media najbardziej wpływowe, mam tu na myśli tabloidy, które mają największą sprzedaż, paradoksalnie opowiadały się za zwiększeniem zarobków dla ministrów, ale ja już obserwując od tego, mi to trochę przypomina... Równocześnie, przepraszam, przejechały się po okręgach. Tak. No więc właśnie, o tej fikcji, o której mówiliśmy, mi to trochę przypomina jednak dyskusję o samolotach dla VIP-ów. Też przez wiele lat było takie, no mówiąc kolokwialnie, dziadowanie. Nie mieliśmy sprawnych, nowych maszyn, tylko były te wysuszone, stare samoloty. Każda, znaczy
władza, mam tu na myśli koalicję PO-PSL, no bała się tego tematu, nie chciała zakupić nowych maszyn, aż mieliśmy niestety katastrofę w Smoleńsku i potem, nawet paradoksalnie po tym, no była próba jakiegoś czarterowania samolotów odlotu Embraerów, ale też dopiero teraz obecny rząd Zjednoczonej Prawicy, no dopiero on zakończył ten proces zakupu tych maszyn i zresztą dobrze. To ciekawe, bo sprawa wydawałoby się jest dość prosta. Wysokie zarobki, stosunkowo wysokie zarobki w polityce, wyższe niż te, na które można liczyć dziś, to jest szansa, że do polityki przyjdą także ludzie, którzy teraz się do niej nie garną ze względu na to, że im się to po prostu nie opłaca, bo swoje kompetencje mogą dużo drożej sprzedawać w sektorze prywatnym. To prawda, z jednej strony tak, z drugiej strony pytanie, jakie musiały być te zarobki, żeby takie osoby przyszły i pytanie, czy one przychodzą, żeby coś zmienić, czy przychodzą dla pieniędzy, bo na przykład, jeżeli weźmiemy pod uwagę premiera Morawieckiego... To się nie musi wykluczać. To prawda, to się nie musi wykluczać, pan redaktor ma rację, ale na przykład jeśli weźmiemy premiera Morawieckiego, który doskonale zarabiał jako prezes banku, a jednak został premierem za o wiele mniejsze pieniądze, ale ja się zgadzam, tak jak mówiliśmy, tak jak mówiłem też wcześniej, że premier, że ministrowie powinni zarabiać więcej, no bo jeżeli weźmiemy pod uwagę sektor prywatny, no to tutaj po prostu jest przepaść, a pomijam, że większe zarobki na przykład, a takie argumenty, no są jakimś lekarstwem na próbę korupcji ewentualnej. Chociażby. Kolejna sprawa, o której mówił premier w czasie konferencji, to karty kredytowe. Premier mówił, że ważną rzeczą jest zmniejszenie lub likwidacja kart kredytowych wszędzie tam, gdzie one nie będą niezbędne. Chcemy zlikwidować karty kredytowe. To słowa Mateusza Morawieckiego. To jest hasło ostatnich dni, karty kredytowe w polityce. To prawda, to jest hasło ostatnich dni i mam wrażenie, że to jest właśnie reakcja na to, co wydarzyło się, czy też na tą interpelację posła Brejzy, który ujawnił, jak wydatkowano pieniądze w Ministerstwie Obrony Narodowej. Chociaż Mateusz Morawiecki odżegnywał się od takiej interpretacji. Tak, stwierdził, że te dwie sprawy nie mają ze sobą nic wspólnego. Oczywiście, ale myślę, że powinniśmy to jednak mimo wszystko łączyć. Tylko z drugiej strony problemem nie są karty i wydatkowanie pieniędzy, tylko problemem jest to, że nie wiemy, na co one poszły, bo być może te wydatki były zasadne, tylko to, że tego się nie chce ujawnić, no mogą pewne negatywne skojarzenia przynieść na myśl. Ja nie jestem przeciwnikiem kart, bo zdaję sobie sprawę, że mogą być wydatki, które no, po prostu są konieczne, ale na przykład nie miałbym nic przeciwko, czy byłoby to wskazane, gdyby na przykład pełna jawność tych wydatków, że tyle, bo to w końcu są pieniądze publiczne, czy nie od wszystkich, że tyle pieniędzy poszło na to, a tyle na to, więc tutaj mam wrażenie, premier wyszedł do przodu, no zapowiedział, zresztą słusznie, że likwidacja tych kart, które nie są niezbędne, bo są takie osoby w państwie, które te karty powinny mieć, ale ja bym też jednocześnie od razu, jak już mówimy o jawności życia publicznego, na przykład tutaj mam na myśli projekt ministra Wąsika, no to na przykład można by było do tego, biorąc pod uwagę te zapowiedzi premiera, dorzucić, mówiąc kolokwialnie, jawność właśnie takich wydatków. Na razie premier mówił o tym, że chciałby, aby ministrowie dokonali audytu przeglądu we wszystkich jednostkach pod kątem używania kart kredytowych i wszelkich innych wydatków. Do tego tematu z całą pewnością jeszcze będziemy wracali. W tym miejscu już się musimy zatrzymać. Bardzo dziękuję za komentarz. Naszym gościem był Karol Gac, Portal do Rzeczy. Dziękuję bardzo. Reklama. Zaprosiliśmy kobiety ze skórą atopową i muszczącą się do testowania nowych dermokosmetyków Nivelium. Celu punktowego, balsamu i szampon. Preparaty Nivelium są hipoalergiczne. Nie zawierają silikonów ani parabenów, a badania dermatologiczne potwierdziły, że u osób stosujących Nivelium wygląd i kondycja skóry wyraźnie poprawiły się już po kilku zastosowaniach. Test zdany celująco. Skóra jest znowu gładka. Nivelium do pielęgnacji skóry atopowej i łuszczącej się. Dostępne w aptekach. Osoby starsze powinny szczególnie dbać o dostarczanie do organizmu odpowiednich witamin i minerałów. Niestety, preparaty witaminowe dla seniorów są z reguły drogie. Dlatego sięgnij po suplement diety ActiVitaminer Senior. O, to trzeba będzie w tej chwili, nie mogę tego wziąć. A koszt dwojnych kroi, do którego ten, ale już mam pod ręką ten, nie ma problemu. To wydatek rzędu zaledwie 8 zł. To najlepsze inwestycje w zdrowie. Aktywny witaminer senior. Aktywne witaminy, na które cię stać. Aflofar. O jest. 7, czyli lipiec. Źle mówię, źle. 7/4, czyli 7 kwietnia 2021. Organ to jest prezydent miasta Białego Stoku. Powinna pani stosować na co dzień pastę do zębów Dezaftanklin. Oprócz tej, której używam? Nie, zamiast. Profilaktyczna pasta Dezaftanklin polecana jest osobom ze skłonnością do aft i innych uszkodzeń w jamie ustnej. Dezaftanklin chroni przed próchnicą, działa antybakteryjnie i łagodzi podrażnienia. Nowość. Pasta do zębów Dezaftanklin. Rekomendowana przez Dezaftan. Żelna, afty i drobne urazy. Więcej na www.dezaftan.pl.
zatok. Wszystko było mało skuteczne. Aż trafiłam na irigacji, zestaw do płukania zatok. To bardzo proste. Rozpuszczam zaszetkę irigacyjną w takiej specjalnej butelce i płuczę zatoki. Bałam się, że to będzie nieprzyjemne, ale zupełnie niepotrzebnie. Nareszcie mogę swobodnie oddychać. Uczucie ucisku w głowie znika momentalnie. Irigacin to wyrób medyczny do płukania zatok, najchętniej wybierany w Polsce. Irigacin, natychmiastowa ulga dla zatok. Ach, przez ten chłód i wiatr moje usta są takie spieszone. Próbowałam już chyba wszystkiego. Co zrobić, żeby mieć tak ładne usta jak twoje? Oj, chyba nie próbowałaś wszystkiego. Na pewno nie tego seru. Regenerum regeneracyjne serum do ust są bardzo przesuszonych i spieszyniętych. Przecież ty nie masz takich. Już nie. Regenerum intensywnie odżywia i nawilża skórę ust, dzięki czemu są miękkie i gładkie, a do tego naprawdę przynosi natychmiastowe ukojenie. Tego mi trzeba. No to leć do najbliższej apteki. Regenerum, pełna regeneracja. Z tego roku? Od tamtego, 17. Ogłoszenie społeczne. Wystarczy niewielki wysiłek i strasznie ważny. Nieokreślony. Trwa już ponad 3 miesiące. Prosiłam go tyle razy, żeby rzucił te papierosy. Jesteś lekarzem, może mi coś doradzisz. Nie chcę cię martwić, ale wygląda mi to na POHP. Co takiego? Na POHP. Przewlekłą obturacyjną chorobę płuc. Nie słyszałaś o tym? To choroba, która zajmuje 4. miejsce wśród przyjaciół zgonów. Koniecznie każ mu zrobić spirometrię. Nie zwlekaj. Sprawdź, czy nie chorujesz na POHP. Ogłoszenie społeczne. Koło Polskie Radio 24, jest 11.30, czas na informacje dnia. Katarzyna Okrińska, zapraszam. Premier Mateusz Morawiecki zapowiada ograniczenie liczby ministrów i wiceministrów. Szef rządu poinformował, że zmiany wpisują się w proces usprawnienia państwa i zmniejszania biurokracji. Mamy dzisiaj łącznie liczbę 126 osób na stanowiskach ministerialnych i wiceministerialnych, sekretarzy i podsekretarzy stanu i w ciągu najbliższych 2-3 miesięcy chcemy tę liczbę zmniejszyć. No to redaktor Legisty Mieszkanie, ten sam. Czy potrzebny jest NIP do tej pracy? Aha, bo tutaj jest jakiś nowy mają... Poznaniu wzrosła do 5. Przed południem strażacy zlokalizowali pod gruzami kolejne ciało. Dobra. Do katastrofy budowlanej doszło wczoraj. Ej, tak. 312-24-89. Oprócz 5 osób, które zginęły pod gruzami, 20 osób jest rannych, w tym 3 ciężko. Jest serca. Dzisiaj zostało wszczęte śledztwo w sprawie eksplozji i zawalenia się budynku. Ojej, 85. Dotarli podczas przeszukiwania gruzów, mówi gość TVP i rzecznik Wielkopolskiej Straży Pożarnej Sławomir Brandt. Tak, nie wcześnie, do szczegółów, jeśli chodzi o tą osobę. Myślę, że u rodziców. Będziemy mogli powiedzieć na konferencji prasowej, która będzie organizowana w urzędzie. Nie, to tak razem płacimy. Czas jest na to, żeby ustalić więcej szczegółów. Jeszcze jest zbyt Tak, jeszcze pod tym rumowiskiem. Więc strażacy widać się za naszymi plecami, że cały czas pracują. Kamienica nie nadaje się do zamieszkania. Z informacji zarządcy budynku wynika, że mieszkało w nim 61 osób. W momencie wybuchu w kamienicy było około 40 osób. Rodziny, które straciły dach nad głową, są w hotelu, mają tam zapewnione ciepłe posiłki. Spłonął budynek zakładu przyrodoleczniczego w uzdrowisku Szczawno-Jedlina w województwie dolnośląskim. Z obiektu zostało jedynie zgliszcza. Straty mogą sięgać dziesiątek milionów złotych. Z żywiołem od około 1 w nocy walczyło ponad 30 jednostek straży pożarnej. Spółka zrobi wszystko, aby kuracjusze nie odczuli konsekwencji pożaru, mówi prezes uzdrowiska Paweł Skrzywanek. My mamy 2 obiekty, w którym również świadczymy usługi rehabilitacyjne, więc po pierwsze te obiekty przejmą na siebie tą funkcję rehabilitacji. Będziemy pracować na 2 zmiany, czyli będą te zabiegi udzielane w dłużej. Mamy też deklarację zaprzyjaźnionego sanatorium Azalia, że nas wesprze. Mieszkańcom trudno pogodzić się z tym, co się stało. Bardzo charakterystyczny obiekt. Bardzo często wychodzę na spacery, tu na zabiegach byłem tydzień temu. Rano się dowiedziałem, że droga nie przejezdna, sprawdziłem, zobaczyłem, co zobaczyłem. Cały to najważniejsze, to i dyrekcja, i gabinety zabiegowe, niezabiegowe, to jak się mówi serce. Wczoraj tu byłem z dzieckiem, bardzo ładnie to wszystko wyglądało. Córka ma zdjęcie zrobione przed tą jaskinią miodową. W pożarze nikt nie zginął. Przyczyna pojawienia się ognia nie jest jeszcze znana. PKB Chin wzrośnie w tym roku o 6,5%. Zapowiedział to w Pekinie premier Li Keqian. W stolicy Chin dziś inauguracyjne posiedzenie ogólnochińskiego zgromadzenia przedstawicieli ludowych. To chiński odpowiednik parlamentu, który na sesji plenarnej zbiera się raz w roku.
przemówieniu rozpoczynającym ponad dwutygodniowe obrady Li Keqiang skupił się na kwestiach gospodarczych. Pomimo lepszych od prognozowanych wyników chińskiej gospodarki w ubiegłym roku, wzrost PKB w obecnym oszacowano na 6,5%. O 8% zwiększyć się mają w tym roku wydatki na chińską armię. Na ten cel Pekin przeznaczy 173 miliardy dolarów. To jedna z informacji budzących największe zainteresowanie na świecie. Podczas obecnej sesji parlamentu ma dojść do zmian w chińskiej konstytucji. Dyskutowana będzie propozycja zniesienia zapisu ograniczającego liczbę kadencji prezydenta i wiceprezydenta Chin. Ogłoszony zostanie także nowy skład rządu. W obradach uczestniczy prawie 3000 delegatów. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. I na koniec Stany Zjednoczone. Kształt wody. Triumfatorem tegorocznych Oscarów. Twój Vincent bez nagrody. Za nami 90. ceremonia wręczenia nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej. Warren Beatty i Faye Dunaway, którym rok temu podano złą kopertę, co zakończyło się wielką Oscarową wpadką, dostali kolejną szansę. Tony ogłosili zwycięzcę w kategorii Film Roku, tym razem bezbłędnie. Należący do gatunku fantastyki Kształt Wody zdobył dwie główne nagrody za najlepszy film roku oraz dla najlepszego reżysera pochodzącego z Meksyku Guillermo del Toro. W głównych kategoriach aktorskich sukces odnieśli Gary Oldman za rolę Winstona Churchilla w filmie Czas Mroku i Frances McDormand za występ w trzech billboardach za Ebbing, Missouri. W kategorii pełnometrażowy film animowany zgodnie z przewidywaniami polsko-brytyjski Twój Vincent przegrał z popularnym Coco, odwołującym się do meksykańskiej tradycji święta zmarłych. Największe podziękowania dla Meksyku. Ten film by nie powstał bez waszej nieskończenie pięknej kultury i tradycji. Mówił reżyser Coco Lundich. W kategorii najlepszy film zagraniczny zwyciężył opowiadający o transpłciowej piosenkarce obraz z Chile Fantastyczna kobieta. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Jest 11.35, przed nami do południa jeszcze m.in. audycja Anny Grabowskiej. Jakim prawem to kwadrans przed godziną 12, a już teraz spotkanie z historią. Dziś mija 78. rocznica podpisania przez Józefa Stalina i radzieckich dygnitarzy decyzji o zamordowaniu polskich oficerów i deportacji ich rodzin. Według dotychczasowych ustaleń na mocy decyzji z 5 marca 1940 roku ZSRR zamordowano ponad 22 tysiące polskich oficerów, głównie w Katyniu. O sytuacji Polski okupowanej przez hitlerowskie Niemcy i Związek Radziecki z historykiem Rosyjskiej Akademii Nauk Natalią Lebiediewą rozmawiał nasz moskiewski korespondent Maciej Jastrzębski. Natalia Sergiejewna, 5 marca. 5 marca to tragiczna, znacząca data w historii Polski. Znacie moja data. To była decyzja Biura Politycznego Komitetu Centralnego Partii Komunistycznej dotycząca rozstrzelania polskich oficerów, w większości przetrzymywanych w obozach w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie, oraz decyzja o deportacji ich rodzin, a także innych ludzi z kresów wschodnich Rzeczypospolitej, którzy mieli zostać wysiedleni. I o deportacji siemi i drugich kategorii, które SMS-y, gadostwo jakie. A konkretnie, kto jest z nazwiska odpowiedzialny za tę decyzję? No, oficjalne to решение Politbiuro. Oficjalnie to była decyzja Biura Politycznego, a nieoficjalnie to oczywiście inicjatywa i decyzja Józefa Stalina. On już w lutym daje takie polecenie, a 5 marca Biuro Polityczne zaczyna te obrzędy śmierci, gdzie codziennie wysyła się po 100, po 120 osób na śmierć. W raportach naczelnika NKWD obwodu Twerskiego mamy szczegółowe opisy, jak ich wzywali, jak przeprowadzali na miejsce kaźni, jak rzucali na kolana i jak strzelali w tył głowy. Oczywiście, podkreślam, działo się to za wiedzą i bezpośrednio z inicjatywy Stalina, zatwierdzone przez Biuro Polityczne. Wykonanie tej decyzji trwało 1,5 miesiąca. Tyle trwało rozstrzeliwanie. По инициативе Сталина, непосредственно Сталина, одобренное всем Политбюро и осуществленное в течение 1,5 месяцев этот расстрел проходил. А что на temat zbrodni katyńskiej и сталиновских morderstw wiedzą współcześni Rosjanie? Большинство, в общем-то, уже приняло это к сведению. До większości już dotarło, że to właśnie stalinowski reżim tego dokonał. Jednak są ludzie, którzy zawsze odrzucają, iż my kiedykolwiek zrobiliśmy coś złego. Taka hura patriotyczna świadomość funkcjonuje w niektórych kręgach, przede wszystkim wśród ludzi niewykształconych, którzy niczego
nie czytają, ale w większości społeczeństwa oni tak tłumaczą, wiesz, bardziej negatywny. Ci nie jest to związane tylko z polską tragedią i Katyniem, ale również z ujawnianą prawdą o przestępstwie. Niczego nie czytają, że nie mogą zrozumieć, że to są ciemni ludzie, bo filozofia marksistowsko-leninowska to jest wielka uczoność, czyli zastąpiono Biblię tą filozofię, filozofią marksistowsko-leninowską. On własną ręką dopisywał bić. Życie w czasach tego człowieka nie było lekkie. Jest dokument, gdzie on pisze. Tak oni tłumaczą, że wiesz, oni są bardzo kształceni. I pełno tego jest patałajstwa w Rosji. Natalia Sergiewna, są tematy historyczne, które dotyczą Polski w okresie II wojny światowej. Jak pani jako historyk radziecki i rosyjski badający wydarzenia tamtego okresu mogłaby scharakteryzować sytuację w Polsce? Właśnie w czasie II światowej wojny w Polsce. Polska była, oczywiście, polski naród był przeciw hitleryzmu, oczywiście, bezusłownie. Polska była hitleryzmowi bez dwóch zdań. Polacy walczyli z hitleryzmem. Jesteście ofiarami. Jesteście ofiarami hitleryzmu i stalinizmu. Wy żertwy tej wojny. Wy żertwy jak hitleryzmu, tak i stalinizmu. Bezusłowne. Spójrzmy na niektóre punkty historii. Na przykład wrzesień 1939 roku, kiedy Armia Czerwona napada na Polskę. Ale w Związku Radzieckim w Rosji wciąż podaje się... A tutaj dzwoni wciąż do nas euro. Polski dokonany przez Niemcy i Związek Radziecki. Zrobiliśmy to na podstawie porozumienia z Niemcami, co jest jeszcze gorsze i gorzej o nas świadczy, bo napadliśmy, ale wspólnie z Niemcami. I to jeszcze gorzej, jeśli tylko my napali na Polskę, to my napali wместе z Germanią na Polskę. Nam przeciwna, jeśli gawariat w mirie nie jest nam, Polakom, przyjemnie. Wręcz nas to oburza, gdy ktoś na świecie używa zwrotu polski obóz koncentracyjny. Polski koncentracyjny. Dzwoni do nas euro. Jakiś wagon i euro do nas dzwoni. Jakiś wagon. Dzwoni do nas euro. O jakiś bar i euro do nas dzwoni. I dzwoni, dzwoni. Dzwoni do nas euro. Każde życie żydowskie uratowane to był ogromny wysiłek i wielka sprawa. I to nie było łatwe, wręcz bardzo trudne. O 50 SMS-ów, assa, assa, assa. A dziękujemy za złożenie. Assa, assa. Kółko to samo i kółko to samo. I oni myślą, że jak ci Żydzi, jak więcej się modlą, to będą wysłuchani. Nieprawda. Bóg zna serce. I Bóg wie, człowiek to szczerze, czy nie szczerze modli się. I Bóg wie. Maryja ma. Niezależnego Komitetu Historycznego Badania Zbrodni Katyńskiej za podstawowe odkrycia archiwalne dotyczące zbrodni katyńskiej. W 2008 roku Rada Polskiej Fundacji Katyńskiej nadała jej medal Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. W roku 2015 została uhonorowana medalem Komisji Edukacji Narodowej. Jest 11.42, my zmieniamy temat i wracamy do wydarzeń politycznych. Premier Mateusz Morawiecki zapowiada ograniczenie liczby ministrów i wiceministrów. Na konferencji prasowej... I ograniczyć trzeba liczbę ministrów. Mamy dzisiaj łącznie liczbę 126 osób na stanowiskach ministerialnych i wiceministerialnych, sekretarzy i podsekretarzy stanu. I w ciągu najbliższych paru miesięcy, dwóch, trzech miesięcy chcemy tę liczbę zmniejszyć, zredukować o 732. I euro dzwoni bank. Ministrów i wiceministrów dodał, że i Wrocław ścieka się. W przypadku sekretarzy stanu propozycja, którą chciałbym skierować do parlamentu, będzie taka, żeby
sekretarze stanu również nie otrzymywali, tak jak ministrowie, nie otrzymywali żadnych nagród, żadnych premii, żadnych tego typu dodatkowych form wynagrodzenia. Członkowie rządu, którzy są parlamentarzystami, mogliby jednak otrzymywać 50 do 60% swojego uposażenia parlamentarnego. Premier chce też odebrać służbowe karty kredytowe większości pracowników ministrów. Mają z nich korzystać przede wszystkim ci, którzy często wyjeżdżają za granicę. Mateusz Morawiecki powiedział, że zmiany mają przede wszystkim uprościć strukturę rządu. Uporządkować strukturę i ją zredukować, zmniejszyć, odchudzić. I to się stanie w ciągu najbliższych 2 miesięcy. W drugim przypadku, drugi cel to zwiększenie transparentności wszystkich naszych działań, zarówno wydatkowych, jak i jakichkolwiek nagród, premii. Premier poinformował również, że chce, aby ministrowie dokonali we wszystkich jednostkach audytu, przeglądu pod kątem używania kart kredytowych. Zapowiedział również ograniczenie dostępności kart. Planowane zmiany mają również zwiększyć przejrzystość działań rządu. Słuchają Państwo Polskiego Radia 24, jest 11:44. Dzień dobry Państwu, Anna Grabowska. W dzisiejszej audycji Jakim Prawem zajmiemy się problemem nieterminowej wypłaty wynagrodzenia, no albo też jego obniżeniem. No i nieterminowe, potem bank, Eurobank chce, żeby jemu wpłacić, a tu nie ma, wiesz, ani terminowej, ani nieterminowej, nie wypłacili. I co? I co? I co? I dzwonią z banku, euro jak na sraczkę. Jest to wówczas dla nich przykre. I taka właśnie sytuacja zdarzyła się pani, która pracuje w niewielkim sklepie. Pracodawca nie płacił jej pensji na czas przez ileś tam miesięcy, to się po prostu zdarzało, raz było lepiej, raz gorzej, ale za ostatni miesiąc już nie zapłacił jej w ogóle ani grosza. Usprawiedliwiał się podwyżką czynszu, wyższymi kosztami ochrony, wyższymi kosztami dostawców, no i że są to w ogóle chwilowe problemy finansowe firmy. Pracownica chce jednak odzyskać pieniądze, także te z poprzednich miesięcy, no ale jednocześnie nie chce, przynajmniej na początku, stawiać sprawy na ostrzu noża. No po prostu boi się utraty zatrudnienia. I co powinna w tej sytuacji zrobić? Oto pytam już mojego gościa, Izabelę Zawadzką z Kancelarii Prawnej Wojewódzka i Wspólnicy. Dzień dobry Pani. Dzień dobry. No to zgodnie z przepisami płatność wynagrodzenia następuje z dołu, tak? Niezwłocznie po ustaleniu jego płatnej wysokości, nie później jednak niż w ciągu pierwszych zwolni facet, zwolni, jak babka chce pieniądze, czy to może być Grabowska, czy to może być Lipska, to są chciwe baby i one zostaną zwolnione. No i faktycznie, no faktura opłaty się one do następnego miesiąca, który następuje potem, którego te faktury dotyczą, wykonano sprzedaż czy usługę. No i czy można się w ogóle tak umówić, gdy wchodzi w grę umowa o pracę, no i co ta pracodawca, pracownica nasza nieszczęsna powinna może zrobić, tak? Kodeks pracy jest w tym zakresie bezwzględny do pracodawcy. Ten maksymalny termin wypłaty wynagrodzenia to jest 10 dzień następnego miesiąca, ani dnia dłużej nie można zwlekać. Faktury nie grają roli. Faktury nie grają roli, jest to ryzyko pracodawcy. On ma profesjonalisty prowadzącego działalność. On ma obowiązek bezwzględny, podstawowy, wypłaty wynagrodzenia za miesiąc, za każdy miesiąc pracy. Oczywiście pracownicy czasami umawiają się na, idąc na rękę albo bojąc się utraty pracy, umawiają się na takie odraczanie terminu płatności, czasami nawet trwa to kilka miesięcy. No niemniej jednak jest to rażące naruszenie przepisów i w przypadku takim pracownik ma roszczenie o wypłatę odsetek. Natomiast odpowiadając na Pani pytanie, jak najmniej inwazyjnie upomnieć się o swoje należności, no mamy dwie drogi, tak? Sąd pracy, ale sąd pracy to już jest taka najbardziej ostateczność, bo wtedy już jest jawny spór z pracodawcą. Ach, jak to wszystko się denerwuje. I kros finanse bardzo wściekają się i wścieka się też wielki bank, Wrocławski Bank
Och, bardzo. Ściekasz się. Takiej bezpośredniej konfrontacji. I tutaj jest bardzo ważna rzecz, że szybkość. Sąd to jest kilka, czasami kilkanaście miesięcy. Inspektor pracy przychodzi. Ściekasz się. Wynagrodzenie zasadniczego. Wrocławski. Wymagalne, czyli pracodawca ma bezwzględny obowiązek. Nie, bez, też bez względu na to, czy on się będzie od tego nakazu odwoływał, czy nie, ma bezwzględny obowiązek tu i teraz wypłacić pracownikowi zaległe wynagrodzenie. Ale to tutaj powiedzmy jeszcze może coś pracownikom. Czy w momencie takiej informacji do Państwowej Inspekcji Pracy, ja nie chcę tego nazwać inaczej, powiedzmy, że jest to informacja, czy można zagwarantować sobie, że inspekcja nie powie, kto taką informację przekazał. Inspektor nie powinien przekazywać takich informacji. Nawet nie trzeba sobie tego gwarantować. Często jest tak, że inspektor przychodzi pod pozorem na przykład kontrolowania zupełnie innego obszaru, a przy okazji mówi, to poproszę jeszcze kilka umów o pracę i przy okazji wskazuje, o którego pracownika chodzi. Natomiast inspektorzy no, nigdy nie zdradzają źródła informacji. Ale to jest sytuacja dosyć oczywista, wydawałoby się, kiedy mówimy o umowach o pracę. Ale no, rynek jest jaki jest, są też umowy zlecenia, jest też samozatrudnienie. I czy w przypadku tych umów też jest możliwa taka sytuacja? No, z Państwową Inspekcją Pracy będziemy mieć już tu pewien problem, ale tak. Jak wtedy żądać tego zwrotu? Tutaj no niestety mamy stosunek cywilnoprawny i mamy po prostu... Nie ma nic, chcę pieniędzy. W tym przypadku no, tak zwany pracodawca... Zostawili ją, oby żyła w nędzy, a w czasie wojny, a w czasie wojny, jak tam było, że można było w biały dzień dostać w ryło. Jeżeli na przykład... Taki samozatrudniony, taka osoba zatrudniona będzie chciała wystąpić do sądu o zaległe na przykład 20 tysięcy złotych, to musi uiścić opłatę od pozwu, to jest 5% wartości swojego roszczenia. Może oczywiście wnosić o zwolnienie jej z kosztów, natomiast to jest decyzja sądu. No jasne, to jest jedna sytuacja, ale druga też jest taka, jeśli chodzi o czas, tak? Bo też pewnie będzie to dłuższy czas jednak niż w sądzie pracy, tak w praktyce. Z tym bywa różnie. Nie ma zasady, że postępowania pracownicze są dłuższe bądź krótsze. A w sytuacji, gdy pracownik nie porozumie się z pracodawcą... Decyzja sądu! Pracy, ...to w jakiej formie, jakaś tam będzie? Bo że nie poniesie kosztu, to już wiemy. To jest częsta obawa pracownika. W jakiej formie? To znaczy, czy może sam na przykład napisać taki wniosek do sądu pracy, czy potrzebuje prawnika? No na ile jest to sformalizowane? Postępowanie przed sądem pracy jest bardzo, postępowaniem bardzo sformalizowanym. Sąd zdaje sobie sprawę, że jest to pracownik, a więc słabsza strona stosunku pracy. I on też tak przymyka trochę oko na tej jego ułamności wynikające z nieznajomości przepisów. Także nie ma absolutnie żadnych przeszkód, żeby pracownik sam napisał taki pozew, zaadresował go do właściwego sądu. To jest sąd miejsca, gdzie wykonuje pracę. Sąd najczęściej rejonowy, czasami okręgowy, jeżeli ta domaga się dużej kwoty i po prostu pisze, że ma wynagrodzenie z umowy o pracę w wysokości takiej i takiej. Od tego i tego dnia pracodawca zaprzestał mu wypłacać tego wynagrodzenia albo płaci je w mniejszej wysokości. W związku z tym prosi o to, żeby zasądzić od tego pracodawcy należne wynagrodzenie. Wiemy o tym, że bardzo często w sprawach na przykład o przywrócenie do pracy trwa to. Czasami nawet się pojawiają takie informacje, że 2 czy 3 lata może to trwać, wtedy pracownik pozostaje na przykład bez wynagrodzenia, a jeżeli on właśnie domaga się tego zaległego wynagrodzenenia, czy też... No sam będzie 2-3 lata trwał, a pracownik bez wynagrodzenia. Długo, no niech kartofle zbiera na polu buraki z Zaleckim, niech cebulę zbiera, to wtedy jakoś przeżyje. No pokradnie tam, pokradnie komuś na polu. No przecież. Wszystko krótka, bo tutaj nie wykazujemy żadnych... U Żyda zostawiali, a to musi sam. Po prostu jest pracodawca, pracownik stwierdza, nie dostałem wynagrodzenia. Pracodawca no, nie ma innego wyjścia, jak potwierdzić ten fakt, bo przecież nie sfabrykuje paska wynagrodzeń. W związku z tym tutaj to postępowanie dowodowe, czyli jakieś, nie wiem, zeznania świadków, jest bardzo ograniczone. To jest tylko udowodnienie faktu. Nie dostałem wynagrodzenia. I sąd właściwie w takich sytuacjach, nawet na pierwszej rozprawie, może ją zamknąć i wydać wyrok. Ale z odsetkami dostaje to wynagrodzenie. Z odsetkami, ale tylko pod warunkiem, że tak poprosi w pozwie. Jeżeli nie zażąda odsetek, musi zadeklarować, że nie zrobi tego, to odsetek nie. No dobrze, ale może być też tak, że pracownik na przykład wskutek nieterminowej zapłaty
nie zrealizował pewnych swoich zobowiązań i z tego tytułu poniósł dodatkowe straty. Mam na myśli dosyć prostą sytuację, na przykład nie spłacił kredytu w banku. No i teraz te odsetki będą wyższe, ja już nie mówię, że może w ogóle popadł w kłopot. Co wtedy? Czy wtedy może żądać od tego swojego pracodawcy odszkodowania? No nie chcę powiedzieć, że będzie za niego zapłacić odsetki lub negocjować z bankiem, ale jeżeli... Znaczy tak, zacznijmy od tego, że nie, brak wypłaty wynagrodzenia jest działaniem bezprawnym. Na dzień dobry, pracownik nie musi tego... I to bezprawne, to wynika z bezprawne są działania. I odpowiadając na pani pytanie, tak. Prosi jeżeli na skutek takiego bezprawnego... I prosi tak, dla mnie, szkodę, a sam to, sobie proś. Zasądzenia przez sąd, przy czym tutaj niestety... Sam sobie proś. I związek... Nic nie kombinuj! Powstałą szkodą. W przypadku tego kredytu to jest bardzo, wydaje się, to jest proste. Mam dzięki, pojedziemy do Chin. Nie dostał wynagrodzenia i zabrakło mu pieniędzy, nie kupił dla niej tego samochodu i teraz już musi kupić drożdż. Wykazałaby tutaj pani, to są zakrzyczone, utracone korzyści też są szkodą. Kodeks cywilny mówi, że to też jest szkoda. No tutaj trzeba byłoby się bardziej nastarać, żeby przekonać sąd, że jest to bezpośredni związek przyczynowy. Wydawać by się mogło, że na przykład z tym samochodem może być zbyt daleko i to. No więc właśnie. Natomiast kredyt jak najbardziej. A taka sytuacja na przykład, gdyby ktoś nie mógł zapłacić za leczenie. Czy wówczas można by było uznać, że należy jej się odszkodowanie? Tak. Bezpośrednio byłaby w stanie wykazać pani taki związek przyczynowo-skutkowy. No to jeszcze jedna sytuacja. Pracownik przychodzi do pracy i tam otrzymuje na dzień dobry taki, no nie wiem jak to powiedzieć, alert, czy po prostu zapis w umowie, że za ewentualne szkody będzie zwracał pracownikowi. No nam się, nie wiem, pobije butelki w sklepie na przykład i one tam spadną na ziemię i za to ma zapłacić albo, że on pobije, to jeszcze jest jasne, a na przykład pobije klient i też ma za to. Jak pobije klient, to absolutnie takie tak nie będzie zapisane, ale będzie zapisane. Ale nawet jakby tak było zapisane, to taki zapis jest nieważny w świetle prawa. On nie był już żaden skutek. Przestań! Natomiast jeżeli chodzi o odpowiedzialność pracownika, to ja reguluję kodeks pracy w bardzo określonych granicach. To znaczy, jeżeli pracownik swoim zachowaniem wyrządzi pracodawcy szkodę, on odpowiada nie na podstawie przepisów umowy o pracę, jakichś zapisów indywidualnych, tylko odpowiada na podstawie kodeksu. Same przepisy pójdą do misy, pójdą do kosza, bo sensu nie mają, nie. To, że tą szkodę spowodował pracownik, to jest głupota. Głupota to ślepota. Albo zlecenie. Same przepisy pójdą do kosza, czy do misy. To znaczy, że mógłby odpowiadać za każdą szkodę, bo to głupota. Niezależnie od tego, kto jakby przyczyni się do tej utraty. No. To jest kontrakt cywilny. W tej chwili oprócz jedynego ograniczenia w postaci stawki minimalnej, strony samozatrudnienia mogą sobie ten stosunek pracy ustalać, jak chcą, nie działają tutaj przepisy ochrony. No i oczywiście wysokość też nie do trzech pensji, tylko nieograniczona odpowiedzialność. Mniej korzystne zdecydowanie. Dziękuję za rozmowę. Moim gościem była mecenas Izabela Zawadzka z Kancelarii Wojewódzka i Wspólnicy. Ja na kolejną audycję Jakim Prawem zapraszam w kolejny poniedziałek. Anna Galowska. Do usłyszenia. Dziękuję. Dziękuję. Reklama. Zapytamy przechodniów, z czym kojarzy im się okres jesienno-zimowy? Z infekcjami. Z brakiem słońca i przytępieniem. Z brakiem energii. Oddajmy głos. Mario, takiego samopoczucia może być brak witaminy Polska tu sobie radę da. Dawajdziemy. Idziemy ścisku. Zrobi oponowki. Idziemy ścisku. Maryjo, ma, tu Polska, tu Wiarenka. Maryjo, ma. Dobrze spotkać się, święta. Praktykowanie bez praktyka. Przywróćmy rzeczom ich właściwy porządek.
szkolenia medialne i biznesowe w postaci praktycznych warsztatów skutecznego reagowania w sytuacjach kryzysowych, komunikacji w biznesie, organizowania spotkań z publicznością i tworzenia czytelnych komunikatów dla mediów. Centrum Edukacji Medialnej, aby przejść na wyższy poziom z pozycji eksperta. Więcej informacji na szkoleniapolskieradio.pl. Nie można. Nie można słuchać takich reklam. Po co ci te reklamy? Po co ci te reklamy? Chcę zarobić, tak? Chcę sobie zarobić. Dzisiaj wraz ze świętym Alfonsem Marią de Liguori z jego tekstami poświęconymi Najświętszej Eucharystii. Na godzinę na zegarach jest godzina 12. Tu Radio Maria Katolicki, głos w naszych domach. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria na zawsze dziewica. Jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen. Wieczny odpoczynek raczy zmarłym dać Panie. A światłość wieku jest, niechaj im świeci na wieki. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Też na Bóg zapłać. Modliła się Daniela z mężem i Ruty. Bóg zapłać, Panie, Bóg zapłać się oczystego obraza i trwali na modlitwianiu Pańskim. Rządowej. Program ma przynieść co najmniej 20 milionów złotych oszczędności. Propozycje zaprezentowane dziś na konferencji prasowej w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów są efektem przeglądu pracy poszczególnych resortów. Premier Mateusz Morawiecki wskazał, że zmiany mają służyć lepszemu zarządzaniu państwem. Sprawne i efektywne państwo to jest państwo, które działa w oparciu o bardzo profesjonalne kadry, nie rozbudowane, nie w oparciu o rozbudowaną biurokrację i dlatego będziemy się starali zmniejszać biurokrację na wszystkich poziomach. I zaczynamy od siebie. Mamy dzisiaj łącznie liczbę 126 osób na stanowiskach ministerialnych i wiceministerialnych, sekretarzy i podsekretarzy stanu i w ciągu najbliższych 2-3 miesięcy chcemy tę liczbę zmniejszyć co najmniej o 20%. Propozycja premiera w przypadku podsekretarzy stanu zakłada przesunięcie tej grupy członków korpusu politycznego do grupy urzędników służby cywilnej. W tym celu do Sejmu trafi specjalna ustawa. Szef polskiego rządu zaproponował też likwidację wszystkich premii i nagród dla ministrów i wiceministrów, co ma służyć transparentności państwa. Zapowiedział również, że w ciągu najbliższych 2 miesięcy zmniejszona zostanie liczba członków gabinetów politycznych. Także ważną rzeczą jest zmniejszenie lub likwidacja kart kredytowych, dodał szef polskiego rządu. W sprawie używania kart kredytowych i wszelkich wydatków ministrowie mają dokonywać audytu we wszystkich swoich jednostkach. Premier zapowiedział też integrację różnego rodzaju instytucji administracji rządowej, która, jak wskazywał, ma zwiększyć efektywność działania rządu. Według premiera Mateusza Morawieckiego oszczędności wynikające z propozycji sięgną co najmniej 20 milionów złotych. W sali kolumnowej Sejmu trwa konferencja Katyń 5 marca, Dzień Pamięci. Zorganizowano ją w 78. rocznicę decyzji Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego o rozstrzelaniu polskich jeńców wojennych. W wyniku tej decyzji zgładzono około 22 tysięcy obywateli polskich przebywających w sowieckich obozach w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie oraz polskich więźniów przetrzymywanych przez NKWD na obszarze przedwojennych wschodnich województw Rzeczypospolitej. Prezes Komitetu Katyńskiego, poseł PiSu Andrzej Melak wskazuje, że o tej zbrodni nie można zapomnieć. Zbrodnia katyńska miała taki wymiar, takie znaczenie dla historii Polski, że w każdych warunkach, w każdym pokoleniu powinniśmy przekonywać i przypominać o tej zbrodni ludobójstwa dokonanej na elicie polskiego narodu. Rosjanie wbrew konwencji genewskiej, wbrew prawom wojennym, zamordowali bez sądu strzałem w tył głowy 22 tysiące polskich oficerów, co w owym czasie w II Rzeczypospolitej stanowiło 55% kadry oficerskiej wojsk Rzeczypospolitej. W ramach obchodów upamiętniających pomordowanych oficerów wieczorem odbędzie się msza święta w Bazylice Świętego Krzyża w Warszawie z udziałem najwyższych władz państwowych. Szefa
ukraińskiej dyplomacji nie zasługuje na dyskusję i ocenę merytoryczną czy logiczną, ocenia historyk profesor Włodzimierz Odsadcze. Mowa o opinii Pawła Klimkina na temat relacji polsko-ukraińskich, jaka pojawiła się w mediach. Dyplomata napisał, że jest gotów przywrócić nasze stosunki do normalności, ale nie widzi takiej gotowości po stronie Polski. Według ukraińskiego polityka niedawno przyjęta nowelizacja ustawy o IPN to przykład jednostronnego czarno-białego podejścia do historii. Klimkin zrozumie też Józefa Piłsudskiego i AK do Stepana Bandery i UPA. Jego zdaniem Polska powinna przestać kultywować pamięć o Piłsudskim, jeśli od Ukraińców wymaga się zaprzestania upamiętniania Bandery. Profesor Włodzimierz Osadczyn, dyrektor Ośrodka Badań Wschodnioeuropejskich w Centrum Ukrainikum na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, podkreśla, że wypowiedź szefa MSZ Ukrainy nie mieści się w kategoriach logiki i służy jedynie ideologii banderowskiej. Dyplomacja oficjalna ukraińska przyjęła zasadę retoryki, która była stosowana przez środowisko banderowskie. Zresztą no, jest sytuacją dość żałosną i przykro, że Klimkin jako Rosjanin, który się urodził w Rosji, który całe życie spędził też poza obszarem jakiejś ideologii banderowskiej, w tej chwili musi wiernie służyć ideologii, która została narzucona elitą polityczną Ukrainy, która mieści się też w pewnych zapotrzebowaniach geopolitycznych. Nie powinno się wchodzić w dyskusję, tylko powinna być bardzo ostra i stanowcza reakcja. Jest to wypowiedź jednoznacznie szkalująca Polskę, godząca w dobre imię Polski. Jest to wypowiedź, która świadczy o nieprzychylnej, a nawet powiedziałbym wrogiej postawie. Do wypowiedzi Pawła Klimkina odniósł się też wiceszef polskiego MSZ Bartosz Cichocki. Według polityka nie znajduje ona pokrycia w rzeczywistości. Głos Klimkina nie jest jedynym nieprzychylnym Polsce. Wczoraj we Lwowie przyszedł bowiem antypolski marsz pamięci dowódcy UPA Romana Szuchewycza. Na jednym z transparentów widniał napis: Miasto Lwów nie dla polskich panów. Przybyli na marsz, sprzeciwiali się też polskiej ustawie o IPN. Na ogół zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko na północnym zachodzie Polski duże. Temperatura maksymalna od minus 3, minus 1 stopnia na północnym wschodzie, około 3 stopni w centrum, do 6 na południowym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni i południowy. Na barometrach w Warszawie 993 hektopaskale, ciśnienie będzie spadać. Były to wiadomości w Radiu Maryja. Rozmowach niedokończonych o chorobie Alzheimera i chorobach otępiennych. W audycji wezmą udział profesor Andrzej Kiejna, psychiatra, kierownik Katedry i Kliniki Psychiatrii Akademii Medycznej we Wrocławiu, lekarz medycyny Izabela Winkel, neurolog, Agnieszka Żelwetro, neuropsycholog, specjalista psychologii klinicznej i poseł Krzysztof Kubów. Początek rozmów w Radiu Maryja i Telewizji Trwam o godzinie 18.15. W drugiej części radiowej o 21.30 do audycji dołączy pan Artur Parafiński, prezes ośrodka Alzheimerowskiego w Ścinawie. 10 minut po godzinie 11 zapraszamy na spotkania z Biblią. Przemoc występny od nich samych.
Grosze są. Kręta droga zbrodniarza. To Boże. Działa z prawością. Lepsze mieszkanie w kącie dachu niż żona swarliwa i dom obszerny. Dusza grzesznika pożąda zła. W jego oczach bliźni nie znajduje łaski. Gdy karzą na śmiewce, mądrzeje prostaczek. Gdy uczą mądrego, on wiedzę zdobywa. Sprawiedliwy Bóg myśli o domu zbrodniarza, w nieszczęście wiązań prawych. Kto uszy zatyka na krzyk ubogiego, sam będzie wołał bez skutku. Dar potajemny uśmierza gniew, a złość największą podarek w zanadrzu. Cieszy się prawy z czynów uczciwych. Są one postrachem dla ludzi nieprawych. Także mi się rozmawiała tu z największymi tego świata, z szefami, detektywami w ogóle. No i co z tego? Także proszę Państwa, radio Conchita Talk FM Euro, Conchita Barbie, Baby Langstrom Extra, proszę być z nami, nic się nie stało, pękło ciało. Obrony, Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Po tym jak członkowie Sejmowej Komisji Obrony omówią rządowy projekt, trafi on do dalszych prac. Posłowie będą nad nim debatować na sali plenarnej, prawdopodobnie jeszcze w tym tygodniu. Polskie Radio 24. Południe. We Włoszech po wczorajszych wyborach parlamentarnych trwa jeszcze liczenie głosów, ale jest już jasne, że nie przyniosła ona rozstrzygnięcia. Żadne z ugrupowań nie zapewniło sobie potrzebnej do samodzielnego rządzenia większości parlamentarnej. Wybory wygrała koalicja centroprawicy, otrzymując około 37% głosów. Niespodziewanie antyunijna i przeciwna migracji Liga otrzymała w tej koalicji więcej głosów niż Forza Italia Silvio Berlusconiego. Jednak prawdziwym zwycięzcą wyborów jest antysystemowy Ruch Pięciu Gwiazd, który zdobył 1/3 głosów. To o 8% więcej niż 5 lat temu. Klęskę poniosła rządząca przez ostatnie 5 lat Lewicowa Partia Demokratyczna. Komentatorzy i prasa podkreślają, że wybory pogrążyły Włochy w politycznym chaosie, ponieważ wszystko wskazuje na to, że nie uda się stworzyć rządu. Większość obserwatorów podkreśla, że zwyciężyło rozgoryczenie i głos protestu. Na Ruch Pięciu Gwiazd i Ligę głosował co drugi Włoch. Nie jest jasne, komu prezydent Sergio Mattarella powierzy misję tworzenia rządu. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Do tego tematu wrócimy w drugiej części magazynu po 12.30. Polskie Radio 24. Północ, południe. Prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier potwierdził, że zamierza dziś wysłać list do przewodniczącego Bundestagu z kandydaturą Angeli Merkel na stanowisko kanclerza. Szefowie frakcji parlamentarnych SPD, CDU oraz CSU zgodzili się, aby zaprzysiężenie w Bundestagu Angeli Merkel na urząd kanclerski odbyło się 14 marca. Frank-Walter Steinmeier wczoraj krótko rozmawiał przez telefon z Angelą Merkel. Po tej rozmowie zapowiedział, że wypełni swoje prezydenckie obowiązki i oficjalnie zaproponuje parlamentowi kandydata na stanowisko kanclerza. Nikogo nie powinno zdziwić, że tym kandydatem będzie Angela Merkel, stwierdził prezydent. Angela Merkel zapowiedziała dziś w Berlinie, że zamierza natychmiast po zaprzysiężeniu wziąć się razem z nowym koalicyjnym rządem do ciężkiej pracy. Jako potencjalny kanclerz zapewniam, że chcę i wykorzystam całą moją energię, aby nowy rząd efektywnie pracował dla ludzi w Niemczech, powiedziała Merkel przed dzisiejszym posiedzeniem zarządu CDU w Berlinie. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. Jeżeli Angela Merkel 14 marca zostanie wybrana na kanclerza, to będzie jej czwarta kanclerska kadencja. Polskie Radio 24. Północ, południe.
Prezydent USA zapowiada cła na importowane stal i aluminium. Komisja Europejska grozi działaniami odwetowymi i również podniesieniem taryf. Będzie to tematem środowej narady unijnych komisarzy.